bardzo fajnie, tak mi się wydaje, wypadło to spotkanie i w ogóle fajnie, że zaprosiliśmy też dystrybutora, bo rzeczywiście też teraz jesteśmy po prostu na tym etapie dystrybucji i większość naszych przemyśleń dotyczy tego, co się dzieje z filmem, kiedy rzeczy już nie zależą tylko od nas, więc to jest, wydaje mi się, ciekawe i fajnie, że była okazja, żeby też o tym pogadać. Formuła case study jest w ogóle najlepsza i dla, nie wiem jak dla widzów, ale jakby dla mnie, kiedy zaczynałam w ogóle moją pracę w branży, to właśnie z case study, z omawiania konkretnych przykładów, najwięcej można się dowiedzieć i nauczyć, więc super. Wow, w zasadzie cały czas czuję się początkującym producentem sama, ale jeśli tak w kontekście małych sztuczek i tego, czego sama się nauczyłam, to chyba, i co było ważne dla nas, to żeby z tych przeszkód, jakby nie zamykać się na te przeszkody, które są przed tobą, bo one po prostu są i trzeba wymyślić jakiś sposób, żeby stały się one atutem. I taki był zawsze pomysł na małe sztuczki i gdzieś myślę, że się udało, więc...